Witam serdecznie w Mosir Arenie Rudę Śląska. To właśnie w tej hali kiedyś grała Ekstraklasa. Biegali Amerykanie po parkecie. Sędzia jeszcze był młodym chłopcem i bardzo się wtedy ekscytował rozrywkami koszykarskimi. Teraz sędziuje. Proszę Państwa, turniej mini koszyków i niedziela. Rzadko jestem w Rudzie w niedzielę, bo jak wiecie, jeżdżę po turniejach. Ale w tą niedzielę akurat jestem. A jak Zibi jest w Nowym Bytomiu i coś się dzieje w hali, to zawsze na hali jest. Mini koszykówka, rocznik najmłodszy, czwarte klasy, 2006. I młodsi, to jest najmłodsza kategoria w rozgrywkach. Już od dawna mini koszykówka na Śląsku gra, już chyba od 3-4 lat, co daje procentowo dobre notowania w późniejszym czasie, bo wiemy, że z mini koszykówki się wzięło, że mamy mistrzostwo Polski, kadr wojewódzkich. Czym wcześniej się trenuje, tym więcej się umiejętności nabierze. W żółtych strojach KKS Tarnowskie Góry, a bez stroi, zapomnieli strojów chłopcy, to są chłopcy z Jaworzna. Są dwie drużyny z Jaworzna. Wy jesteście, jak się nazywa? Siódemka Jaworzno. A tamci? Jaworzno teraz postawiło mocno na koszykówkę, wystawiło chyba 3 czy 4 drużyny nawet. A jak się wszyscy po tym razem zepną w jeden team, to będzie się działo, nie? Dobra, zaraz go zamknę, czekaj. Bo to są takie spodnie, a nasze zawsze spodnie na guzik, wiesz? A wyobraź sobie, wyobraź sobie, że na targu jest bardzo ciężko takie spodnie kupić. Ale to nie... Wygramy z Tarnowskimi. Firmowy tak, ale są drogie. Proszę, jak chłopcy walczą. I trafił, brawo! Szybka akcja i są punkty. To na razie tyle z mini koszykówki. Będą kolejne mecze filmowane. Ja na razie szybko chłopcom robię zdjęcia. Pozdrawiam i do usłyszenia.